Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Filip Polish Fighters Info, a dzisiaj naszym gościem jest Bartłomiej Kopera, zawodnik Federacji KSW. Witam bardzo serdecznie. Witam wszystkich, cześć. Bartek, to na początku pewnie taki standardowy zapytań, bo jak wiadomo gale są odwołane, ale myślę, że pozwolimy tej swoim nurtem. No przede wszystkim na początku powiedz mi, jak ty się odnajdujesz w tych realiach kwarantanny, jak psychiczny ze względu na to, że nie mogliśmy ostatnio za bardzo z domu wychodzić oraz jak wyglądają twoje treningi? Jeśli chodzi o odnajdywanie się, no to znalazłem już jakiś tam swój rytm, że tak powiem, staram się programować swój dzień, nie wstawać rano i nie zastanawiać się, co mam dzisiaj do zrobienia, tylko jakiś tam ułożyłem sobie schemat, do którego działam i tak naprawdę jeśli się tego stricte trzymam, to czasami brakuje mi nawet dnia. Poświęcam trochę więcej czasu na rzeczy, na które wcześniej nie miałem czasu, czyli tam powiedzmy poćwiczę sobie znowu, przypominam sobie angielski, poczytam trochę więcej książek niż zazwyczaj, bo zazwyczaj nie mam na to czasu albo siły w przygotowaniach. Trenuję raz, dwa razy dziennie, cały czas, tak naprawdę nie ma dnia, w którym powiedzmy nie trenuję, właśnie dla tego komfortu psychicznego, żeby lepiej się czuć, że robię też coś dla siebie. I tak naprawdę dzień mija, wychodzę z psem parę razy dziennie, tak żeby on też miał trochę ruchu, to też mnie trzyma dzięki temu przy wadze, bo założyłem sobie jakiś czas temu z dietetykiem te 10 tysięcy kroków i staram się to spełniać, pies mi przy tym pomaga i mam jakiś tam schemat, według którego działam, myślałem, że będzie gorzej. Nawet martwię się w drugą stronę, że powoli zbyt dobrze się odnajduję w tym okresie mniej robienia, ale jest okej, no daję radę. Jakoś jest okej. Ćwiczę codziennie, więc jestem zadowolony, nie przytyłem. Trzymam w miarę miskę dzięki cateringowi i waga jest taka, szczerze mówiąc, jak nigdy w okresie powiedzmy roztrenowania, bo tak możemy to nazwać. No, niby trenuję codziennie, ale no, nie nazwałbym to jakimś tam reżimem mocnym treningowym. Jasne. A powiedz, czy u ciebie to jest takie powiedzmy podtrzymanie formy, czy też starasz się może w internecie jakieś nowe techniki na różnych filmikach, czy właśnie tak jak mówię, jest to typowo taki, nie wiem, może wydolnościowo, jakieś pompeczki i tak dalej. Ogólnie siedzę w sportach walki i w trenowaniu 20 lat, przeżyłem bardzo wiele okresów przygotowawczych, myślę, że moja wiedza, jeśli chodzi o treningi, już jakaś tam jest, więc w sumie, szczerze mówiąc, nawet nie podpatruję jakichś tam treningów, chyba że powiedzmy nie mam jakiegoś pomysłu, ale ogólnie staram się trenować przekrojowo, czyli poświęcam jakąś tam jednostkę na budowanie siły w miarę możliwości. Mam w domu kettle, gumy i przy tym ćwiczę, ale też nie chcę, żeby typowo mnie zamoliło, więc wrzucam też jednostkę jakąś wytrzymałościową. Biegam, jeżdżę na rowerze bardzo dużo. Ogólnie ruszam się i staram się to robić tak, żeby dobrze się czuć. Nawet ostatnio miałem okazję wejść na tarczę, czego nie robiłem bardzo dawno u swojego trenera, bo była taka możliwość, że tak powiem, to czułem się, byłem w szoku, że wygląda to na aż tak dobrze. Więc wydaje mi się, że odpocząłem też po mocnym okresie bardzo przygotowawczym, którym był do gali KSW. Mimo, że mniej trenuję, ale jestem w ruchu, więc ta forma mi jakoś nie spadła i wydaje mi się, że ta forma jest nawet teraz niezła. Czy w przygotowaniach do KSW 53, zanim ta gala została odwołana, zanim to już było definitywne, etap przygotowań, czy to już była dziś końcówka, sparingi, czy jak to wyglądało? Mój okres przygotowawczy już się zakończył ogólnie rzecz biorąc. Szczerze mówiąc, dostałem informację o odwołaniu gali, jak już byłem tak naprawdę po wszystkim. Zrobiłem ostatnie mocne sparingi. Wagę tak naprawdę zająłem się tym kompleksowo, bo zacząłem robić wagę w listopadzie i tak jak nigdy w życiu zawsze mam powiedzmy na ostatni koniec parę kilogramów, tutaj tak naprawdę na 10 dni przed już miałem chyba 2,5 kilo, więc stricte łapanie świeżości, ogólnie cała robota w 100% została już wykonana, więc tak naprawdę dowiedziałem się już po tym wszystkim, zostało po prostu łapanie jakiejś tam świeżości, elementy taktyczne, krótkie treningi takie ruchowe, żeby podtrzymać i łapać głód po prostu walki. Bartku, dostaliśmy
sytuację w związku z możliwością przeniesienia Gali do studia. Ta gala musiałaby być, jeśli chodzi o koszta wydane na tę galę. Czy w związku z tym KSW właśnie też z tobą jeśli chodzi o obniżenie zarobków i jak ty się w ogóle odnosisz do tej sytuacji? Tak, tak, tak. To już poszło chyba oficjalnie wszędzie, że chyba każdy zawodnik został o to zapytany. Jeśli chodzi o mnie, to w ogóle nie było zastanawiania się. Było pytanie, od razu była odpowiedź, nawet nie musiałem, nie potrzebowałem w ogóle czasu. Przygotowania do walki to jest w moim przypadku ponad 3 miesiące niepracowania, poświęcenia się w 100%, wyjazdy. Ja jeszcze te przygotowania były bardzo specyficzne, ponieważ takie dwie, jedne z istotniejszych osób w moich przygotowaniach, czyli mój brat i Kamil Wilkor parteru, w tym momencie byli w Stanach, więc ja bardzo dużo jeździłem. Też postawiliśmy, tak że tak powiem, wszystko na jedną kartę względem tych przygotowań. Sparowałem najwięcej podczas swojej, powiedzmy, kariery, przygody z MMA w tych przygotowaniach. Zaryzykowaliśmy, powiedzmy, nie zawsze pozwalało mi do tego na to zdrowie. Tutaj było w tych przygotowaniach pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna, że to zdrowie mi bardzo mocno dopisywało, więc postanowiliśmy to wykorzystać i minimum 2-3 razy w tygodniu były mocne sparingi, czułem się dobrze, więc obcięcie w moim przypadku garzy o 30% nie powodowało praktycznie absolutnie żadnych tam dla mnie kosztów względem całości, więc nie było żadnego problemu. Ja powiedziałem, że chcę walczyć. No jeśli jest taka sytuacja, jaka jest, no nie jest to zależne od organizatorów, to no ja się na to zgadzam. Też domyślam się, że jeśli moje zarobki byłyby zupełnie inne i ta 30% byłoby zupełnie inną kwotą, pewnie musiałbym się nad tym zastanowić, ale jestem na razie na takim pułapie finansowym, w którym generując całe koszty, był to ułamek tego wszystkiego, ile mnie to wszystko kosztowało, więc nie było żadnego problemu. Jasne, no niestety na koniec wy najbardziej na tym tracicie, bo jesteście w obozach przygotowawczych, inwestujecie w te obozy i na końcu wychodzi na to, że nie było walki. Powiedz, jak ty właśnie się odnosisz do tej informacji? Niektórym zawodnikom się nie spodobało i się po prostu nie zgodzili na tą obniżkę zarobków. Ja też ich rozumiem. Ogólnie rzecz biorąc, to jest nasza praca, nikt tego też tak nie patrzy na nas jak na pracowników. Pytanie, czy na przykład osoby, które są tym faktem, powiedzmy, zdegustowane lub niezadowolone, ciekawe, czy oni poszliby teraz w tej sytuacji do pracy za połowę wynagrodzenia, czyli powiedzmy zarabiali 5 tysięcy, czy szef powie, dobra, pracujemy, ale za 2,5 tysiąca, robiąc tą samą pracę. I pytanie, czy oni by poszli do pracy, jakby nie musieli, no nie? Więc to ja rozumiem jedną i drugą stronę. Wiadomo, organizacja patrzy, to nie jest organizacja charytatywna, KSW i wszyscy inni organizatorzy robią tak, żeby zarobić, tak, albo chociaż zredukować koszty do zera, żeby nie dokładać, no bo nie oszukujmy się, nie są na pułapie, w którym oni nie muszą robić gali, żeby do tego dokładać, tylko żeby była gala. Wiadomo, jeśli powiedzmy to trwałoby dłużej, no to do utrzymania rynku byłoby to pewnie dla nich potrzebne, ale to też byłby koszt, który powiedzmy w przyszłości by się im zwrócił, więc rozumiem jedną i drugą stronę, każdy chce, dla każdego to jest praca, tak jak dla organizacji, tak jak dla zawodników. No ogólnie wyszło, że my wyszliśmy na tym troszkę najgorzej z jednej strony, chociaż KSW na pewno też miał jakieś koszta, no ale takie jest życie, no nie był to widzimiś, że KSW odwołało galę, bo tak postanowili, no jest taka sytuacja, jaka jest, niestety, i no poszło, no trudno. Twoja walka ostatnia zaplanowana miała się odbyć z Gracjanem Szadzińskim. Z 2014 roku, jeśli się nie mylę. Powiedz, czy masz zapewnienie, podczas kolejnej gali ty się na pewno pojawisz na tej karcie i czy to faktycznie cały czas będzie? No myślę, że ciężko mówić, że to będzie powiedzmy na pewno ta walka, bo nie wiadomo, ile będziemy do tej gali powiedzmy czekali. Jaka jest sytuacja, czy wszyscy zawodnicy, jeśli powiedzmy zgodzimy się, KSW zrobi galę studyjną w tym okresie jakąś niebawem, czy wszyscy zawodnicy będą w stanie się przygotować do walki, czy każdy z nich będzie chciał się przygotowywać w takich warunkach.
Jakieś tam rozmowy i zapewnienia, że wystąpię w miarę możliwe, jeśli będę chciał oczywiście, bo KSW mnie do tego nie zmusza i to ja muszę podjąć decyzję, czy chcę walczyć. Ale myślę, że KSW, jeśli ja wyrażę chęć i Gracjan, to zostawi nas do tej walki znowu. A czy tak się stanie? No myślę, że na razie jest bardzo dużo czynników, nikt nie wie, jak to będzie wyglądało. Czy zawodnicy też muszą się po prostu zastanowić, pewnie wszyscy, czy mają warunki do tego, żeby się przygotować, no bo nawet jeśli ktoś ma własny klub i powiedzmy ma możliwość z niego korzystania tam po cichu, że tak powiem, no to nie oszukujmy się, prawdziwych przygotowań i tak w takich warunkach nie da się zrobić, no bo potrzebni są sparring partnerzy, potrzebna jest odnowa, której powiedzmy, z której też nie można teraz korzystać, bo wszystko jest pozamykane. Jest to ciężki temat, ale wydaje mi się, że jeśli ja i Gracjan wyrazimy chęć walczenia na najbliższej gali, to pewnie dostaniemy taką możliwość. A jak nie na najbliższe, to następny. Bartku, czy ta walka twoja pierwsza jest dla ciebie jakimkolwiek wykładnikiem, jeśli chodzi podpatrywanie go, przepraszam, jeśli styl poruszania, różne takie elementy właśnie tej gry. Czy w jakikolwiek sposób ona może ci nakreślić, jak pojedynek może wyglądać? W jakimś tam stopniu, ale bardzo delikatnym. Powiedzmy, wiem, ile jego ręka waży, co jest jego największym atutem. Czyli wiem, powiedzmy, ile będzie kosztowało mnie przyjęcie tych ciosów, ale 6 lat w sportach walki to jest tak długi czas, że myślę, że ja i on jesteśmy zupełnie innymi zawodnikami, więc jest to jakiś tam wyznacznik, ale myślę, że nie jakiś tam ogromny. Każdy z nas się bardzo mocno zmienił. To też był zupełnie 6 lat temu MMA, okres przygotowawczy, w ogóle cała struktura klubów, sparring partnerów, funkcjonowania zawodników była zupełnie inna i wydaje mi się, że każdy z nas jest w zupełnie innym miejscu. No pamiętamy, tam Gracen mówił, że ta walka na ostatnią, później tam strasznie się najadł po ważeniu, no i po prostu dobrze. A jak to wyglądało u ciebie wtedy? Każdy miał tak samo. Ja dowiedziałem się o walce chyba tydzień czy dwa przed, no bo Gracjan był gospodarzem, więc myślę, że on ogólnie o gali wiedział dużo wcześniej niż ja. Ja znalazłem się tam powiedzmy z przypadku, wysłałem tam chyba było zgłoszenie, bo jakieś parę miejsc, wysłałem swoje CV amatorskie, że tak powiem. I się dostałem, nie wiedziałem jak zbijać wagę, to była końcówka, tak naprawdę nie sparowałem przed walką, bo po prostu sobie trenowałem. No ale wtedy chyba nikt nie miał okresów takich przygotowawczych, no może ci topowi wtedy powiedzmy, którzy siedzieli już w tym jeszcze dłużej i mieli już jakieś tam walki za niezłe pieniądze, chociaż myślę, że w tamtych czasach mało osób walczyło za dobre pieniądze, to mieli to chociaż trochę bardziej poukładane swoich dietetyków, trenerów od przygotowania motorycznego, ale ja trenowałem z bratem i z moim trenerem od trójki, którym trenujemy do dzisiaj i hej, przygoda, dowiedziałem się o walce, pojechałem jako chłopak z klubu, którego nikt nie znał, z Łodzi, jedynie ktoś tam kojarzył mnie z walk amatorskich. No i zrobiłem niespodziankę, bo myślę, że Gracjan był faworytem tego turnieju. Więc tak to wyglądało. To były takie czasy. Tam nikt nie miał jakoś kolorowo, każdy walczył z jakimiś urazami. Po prostu, kto chciał się bić, się bił. Takie to według mnie były czasy. Ty walczyłeś z Gracjanem 6 lat temu, natomiast ponieważ na KSW 48 walczył z nim Marian Ziółkowski, a z tego co widziałem, sparowałeś tam z chłopakiem. Powiedz mi, czy Marian ci gdzieś tam pomaga, podpowiada, jak mniej więcej rozegrać tę walkę, aby po prostu ją wygrać? Mówił, coś tam rozmawialiśmy, ale czy ja mam swoich trenerów, którzy układają mi game plan i ich się najbardziej słucham. Wiadomo, Marian coś tam mi powiedział, ale nie traktowałbym tego jako jakichś tam złotych środków. Nie ma złotego środku, Marian jest zupełnie innym zawodnikiem stylistycznie niż ja. On miał swój jakiś tam sposób na Gracjana, który się sprawdził. Ja miałem trochę inny, bo gameplan był trochę inny niż Mariana. Ale Krzysiek Gutowski, który odpowiada powiedzmy za stójkę Mariana, z którym mam bardzo dobry kontakt, też tam parę myków mi podpowiedział, na czym oni zwracali uwagę, na co żebym zwrócił ja uwagę. I starał się przełożyć to w swoje przygotowania i myślę, że w jakimś tam stopniu coś tam ciekawego powiedzieli.
ale bardziej korzystałem po prostu z możliwości sparowania z Marianem i z wszystkimi chłopakami w WCA, bo jest naprawdę fajny skład. Tak naprawdę co tydzień jest ktoś inny, dodatkowo mocny, plus stały skład, który jest zawsze, więc jak najwięcej wyjazdów i jak najwięcej doświadczenia. Bartek, tak przechodząc do innego tematu, czy oglądasz program Tylko Jeden? Widziałem. Może nie śledzę jakoś tak, bo zazwyczaj w piątek wieczorem, nie wiem, ja też, to jest późno, wstaję wcześniej 7 rano i nie mówię, oglądałem, znam, śledzę, ale nie byłem tym jakoś, powiedzmy tak, że oddechy do dechy wszystkie odcinki, ale widziałem z grubsza. Się taka formuła, kiedy zawodnicy nie są skoncentrowani tylko i wyłącznie na walce, a na właśnie konkurs, jak taniec, bo też chyba nie ukrywajmy, to jest właśnie produkt dla ludzi z zewnątrz, którzy mają zostać zachęceni, aby wkręcić się w to MMA. No tak. Ogólnie no, prawa telewizji są takie, że program stricte fajterski, że tak powiem, prawdopodobnie miałby bardzo niską oglądalność. Musiały być takie rzeczy, ja to rozumiem. Co mogę powiedzieć? No, myślę, że zawodnicy po części zdawali sobie sprawę, którzy się tam zgłosili. Pewnie niektórzy byli zdziwieni, no ale taka jest telewizja. Myślę, że ogólnie wiele, jestem pewny, że wiele, ogólnie to było bardzo ciężkie dla nich, bo odcinek powiedzmy trwa godzinę, ale to wszystko było kręcone przez parę dni. Ciężko się skupić, jeśli, no ja wiem po sobie, ja przed walką nie pracuję, śpię, trenuję, regeneruję się i to jest jedyne, co robię, no tam nie mieli takiej możliwości, więc na pewno w jakimś tam stopniu to się na nich przełożyło, ale tam chodzi o odzyskanie popularności, o wypromowanie tych zawodników i to jest najistotniejsze, poziom sportowy, każdy miał powiedzmy utrudniony, tam możliwości przygotowania się do tych walk. No myślę, że chłopaki zyskają na popularności, dzięki temu ich kariera też jakimś tam nabierze tempa, więc myślę, że spełniły swoje, powiedzmy, swoją rolę ten program, tak mi się wydaje. Jeszcze tak naprawdę mimo pandemii był to wbrew pozorom dobry moment, bo nie ma nic związanego ze sportem w telewizji na bieżąco i myślę, że pomogło to też w jakimś tam stopniu na zwiększenie oglądalności, no bo każdy chciał chociaż cokolwiek o tym sporcie zobaczyć, nie? A jakie jest twoje zdanie na temat reguł, jeśli chodzi o programie? W momencie, kiedy zasady są zunifikowane i rundy wynoszą 3 razy 5, no możemy polemizować. Była pierwsza runda 10 minut w KSW, było 2 razy 5, ale te reguły są już zunifikowane. Jakie jest twoje podejście? Czy uważasz za słuszne, że uważają te walki za zawodowe? Co, ogólnie byłem bardzo w szoku, że te walki są uważane za zawodowe. Wydaje mi się, że skoro i tak wycinali fragmenty, nie pokazywali całych walk, mogli chłopaków spokojnie puścić na 3 piątki. Tylko pytanie, czy udałoby się w ogóle komukolwiek zawalczyć 2 walki, powiedzmy w odstępie 2-3 tygodni, jeśli biliby się 15 minut, no nie? Ogólnie jestem w szoku, że udawało im się robić wagę, te limity były wyższe, ale to i tak jest bardzo duże obciążenie dla organizmu. I większość z nich ważyło dużo więcej, więc no tak jak mówię, program telewizyjny to jest zupełnie inny świat i wydaje mi się, że nie chcę mówić, że nie powinny być uważane, bo to jest decyzja, myślę, że organizatorów, zawodników, producentów, ale no jest to taki temat, który ciężko jednoznacznie powiedzieć, czy tak powinno być, czy nie. Nie byłem w środku, nie wiem, jak to tak wyglądało dokładnie. Ale jeśli zawodnicy się zgodzili, dostali za to wynagrodzenie, no to były to walki zawodowe, no i tyle. Babku, a czy masz swojego faworyta, jeśli chodzi o walkę? Że Adrian Bartosiński z powodu kontuzji ręki wypadł, natomiast w to miejsce wskoczył Marcin Krakowiak i będziemy mieli wielki rewanż tak naprawdę. Tak, nie znam ich osobiście, z żadnym z nich w życiu nie rozmawiałem. Zaczynamy, no. Nie wiem, kto jest faworytem. Nie zastanawiałem się, powiem szczerze, nad tym. Bartosińskiego znam, mieliśmy tam okazję potrenować razem, bo przychodził kiedyś do nas do Zenitu na parter. Powiedzmy, jeśli miałbym komuś kibicować, to byłoby on albo Paweł Kiełek, bo
nieraz na obozach Arachionu Olchu, w którym jeździłem też kupę lat w lato. Znaliśmy się, trenowaliśmy, więc to były takie osoby, którym kibicowałem, bo ich znam. A powiedz, jak radzi sobie właśnie twój wspomniałeś Zenit w tym okresie? Czy organizujecie jakąś zbiórkę? Czy macie dysponowanie pewnym kapitałem, który na razie pozwala wam się utrzymać? Jeśli chodzi o stricte Zenit, u nas jest taka sytuacja, że my trenujemy w Fit Fabric, tak jak Shark Top Team, tak Zenit jest w sieci Fit Fabric, to jest, jesteśmy tam powiedzmy podmiotem pracującym, czyli to jeśli chodzi o na całe szczęście dla nas w tym momencie, no my nie mamy kosztów, no bo to sieć siłowni Fit Fabric się tym wszystkim zajmuje, my jesteśmy ich podwykonawcami, czyli po prostu zostaliśmy pozbawieni pracy, że tak powiem. Jesteśmy w tej sytuacji od drugiej strony, tak, czyli to nie jesteśmy przedsiębiorstwem, tylko jesteśmy pracownikami, którym po prostu przez to wszystko zamknęli miejsce pracy. No, tak to wygląda z naszej strony. Tak na koniec, Bartek, ostatnio zaczęliśmy na naszym portalu taką serię, można powiedzieć, klatkoringowe szlagiery, w którym pytamy zawodników, dlaczego wybrali taki, a nie inny utwór. W jednym z odcinków właśnie znalazłeś się ze swoim utworem, ale że nie mieliśmy okazji porozmawiać, dlatego chciałbym, żebyś przybliżył historię utworu, który wybrałeś na FM 16. To był Paluch i Strefa Komfortu. Dlaczego taki utwór wtedy był? Ogólnie słucham hip-hopu, utożsamiam się w jakimś tam stopniu z niektórymi raperami, odpowiadam ich styl muzyki i po prostu jest muzyka, przy której czujesz to coś, no nie? Są powiedzmy tam ciarki albo po prostu czujesz, że ten tekst odpowiada do twojego życia i tak to wygląda, gdy słucham tej akurat tej piosenki. Ona mnie dodatkowo motywuje, odnajduje się, łapię swoją strefę komfortu i wydaje mi się, że pasowała do mnie i dlatego ona. A od ciebie gdzieś taka częsta zmiana, czy będziesz się starał utrzymać jeden utwór? Wychodziłem już do paru, ogólnie tak naprawdę poruszam się wśród dwóch raperów, jeśli chodzi o wyjście do walki, jest to albo ostatnio był Rychu Peja, albo właśnie Paluch, tam dwie piosenki, albo Strefa Komfortu, albo Miałem Szczęście. To są utwory, które powiedzmy, z którymi bardzo dobrze się czuję, jeśli je słucham, to zazwyczaj idzie głośniej, jadę autem. Wiadomo, może pojawić się coś, które poczuję, że jest to muzyka, która właśnie pasuje do mnie i dodatkowo mnie motywuje, bo często, gdy wychodzą jakieś tam nowe płyty, jakieś kawałki wchodzą w ucho, ale nie chcę mówić, że to jest kawałek, z którym będę zawsze wychodził. Różnie to bywa, ale myślę, że są powiedzmy dwie, trzy osoby, których słucham najczęściej i to wśród ich muzyki będę się poruszał. Jasne. Czy na koniec możesz nam przybliżyć genezę, historię, jak animu, dlaczego nazwano cię Małpa? Kurczę, bardzo, bardzo dawno temu, myślę liceum, czyli około 12 lat temu, zamiast na pierwsze lekcje chodziłem bardzo dużo na siłownię i tam bardzo dużo się podżegałem, to była taka siłownia osiedlowa, było bardzo dużo chłopaków takich po 100-130 kilo. No a u mnie od zawsze jednym z ćwiczeń ważniejszych było podciąganie. Kończyłem albo zaczynałem trening kilkoma seriami podciągania. No i śmiali się, że moje uszy, to już wtedy miałem kalafiory, odstałem trochę do boku, podciągam się, skaczę na tym drążku bezproblemowo, gdzie oni, wiadomo, przy takiej masie to nie jest takie łatwe. I tak zostało, ty zobacz, małpa, małpa. I tak poszło dalej. Większość z nich to byli moi jacyś tam znajomi, koledzy. I zostało po prostu. Podobno przypominam. Świetna historia. Czy masz w swoim arsenale, nie wiem, książek, filmów, gier komputerowych czy innych aktywności coś, co mówi panom, aby gdzieś umilić czas spędzany w domu? I chodzi o mnie, no to ja jeśli już ogólnie unikam teraz, wbrew pozorom grałem powiedzmy, bo grałem sporo podczas przygotowań, to mnie tak relaksuje FIFA na konsoli, to teraz staram się
ten czas wykorzystywać jak najbardziej produktywnie. Czytam książkę, polecam Obudzić sobie olbrzyma, taka psychologiczna, ale nie jest to typowo taki psychologiczny rozmowa typu dasz z siebie wszystko, będzie najlepiej, tylko jest fajnie rozbite na parę elementów, które uświadamiają człowieka, że decyzja, którą podejmuje, jest bardzo ważna, ale w kontekście przyszłości, żeby nie skupiać się na tym, co jest teraz, tylko iść myślami dalej. Myślę, że podczas epidemii i w ogóle sytuacji, w której teraz mamy miejsce, jest to bardzo fajne, bo decyzje, które podejmiemy teraz, mogą procentować na moment, w którym wszystko wróci do normy, a liczę, że wróci to bardzo szybko, bo społeczeństwo tego potrzebuje, gospodarka tego potrzebuje. I ciekawa książka, którą ostatnio przeczytałem, to Tatuażysta z Auschwitz, też polecam, jest taka, no nie mówię, że fajna, no bo tam czasy i historia nie jest w ogóle fajna, ale też daje do myślenia, pozwala się zastanowić nad tym wszystkim i problemy, które mamy teraz, pokazują, że tak naprawdę to nie są żadne problemy, no bo tamci ludzie mieli dużo, dużo ciężej i walczyli, odnaleźli się, no nie wiadomo, nie wszyscy, ale niektórym się udało. I pokazuje, że mimo naprawdę większych problemów można z tego wyjść, więc też fajna na taki teraz moment, żeby przeczytać. Ogólnie jak najwięcej staram się czytać, właśnie rozwijać, żeby nie stracić tego czasu, żeby nie było tak, że przez 2 miesiące po prostu leżałem, jadłem i grałem w konsolę i nic z tego nie wyniosłem. No. Staram się rozwijać pod kątem, którym wcześniej powiedzmy zaniedbałem lub miałem mniej czasu i polecam to wszystkim. Mniej Netflixa, więcej książek. Niż proszę tytuł tej pierwszej książki, bo nie wiem, czy nie przerwało w momencie, jak podawałeś. Obudzić w sobie olbrzyma. Okej, rozumiem. Bartek, bardzo ci dziękuję. Rozmowę to była przyjemność. I na koniec, czy miałbyś ochotę pozdrowić kogoś, powiedzieć też z twoimi sponsorami, jeśli masz ochotę komuś podziękować, to chwila dla ciebie. Tak, bardzo chciałbym podziękować sponsorom, którzy pomagali mi w przygotowaniu do gali KSW w Łodzi, bo bez nich było praktycznie to niemożliwe, bo to jest większość mojego budżetu do przygotowań. Większość z nich zrozumiała moją sytuację i powiedzmy ci, którzy pomogli mi już w przygotowaniach, a nie płacili mi, że tak powiem, za reklamę podczas gali, zachowała się wobec mnie bardzo, bardzo fajnie i nie kazała mi zwracać pieniędzy i wsparła mnie mimo tego dla nich ciężkiego, bo każdy na pewno jakoś odczuje tę sytuację. Zrozumiała mnie, pomogła mi i dziękuję im bardzo, że nie odwrócili się ode mnie. Dziękuję też cateringowi, który też na pewno bardzo mi pomaga. Aktualnie przywozi mi jedzenie, nie muszę się przejmować staniem w kilometrowych kolejkach. One już trochę od poniedziałku się rozluźniły, ale w momencie takim kryzysowym, w którym ludzie naprawdę czekali po 1,5 godziny do sklepu, ja rano odbierałem paczkę, miałem wyliczony catering i na szczęście mnie to ominęło, więc to też wielkie dzięki. I co, liczę, że jak najszybciej wrócę. I odwdzięczę się im bardzo dobrą walką. Jeśli tylko zdrowie będzie dopisywało tak jak teraz, to jestem pewny, że dam naprawdę dobrą walkę. Jasne, Bartek. Dzięki jeszcze raz. Mam nadzieję, że następnym razem uda się. No, my też mieliśmy być, więc pewnie byśmy się widzieli, ale co się odwlecze, to nie uciecze, jak to mówią. Także dzięki. Oczywiście. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.